Kubo Kozak. To ja, Kubo Kozak. Ostatni zawodnik biorący udział w Turbo Kozaku na tym właśnie stadionie, z tego co wiem, radzi sobie ostatnio nie najgorzej. Serdecznie pozdrawiamy Krzysztofa P. z Mediolanu. Czy równie dobrze w najbliższym czasie radzić sobie będzie Mateusz Wdowiak z Krakowi? To pytanie kieruję do samego zainteresowanego. Wiesz, powiem ci, że na pewno bym się nie obraził, gdyby tak się to potoczyło. Wszyscy wiemy, jak Krzysio odpalił, także fajnie było to powtórzyć. Życzę odpalenia na razie w Turbo Kozaku. Dzięki wielkie. Drogi Mateuszu, czy z racji tego, co się stało ostatnio na Legii, nasz bramkarz ma się zupełnie nie obawiać? Zaraz się przekonamy. Mam nadzieję, że ma się czego obawiać. Zobaczymy. Rozumiem, że wyciągnąłeś wnioski. Oczywiście. Powodzenia. Oj, chyba nie wyciągnąłem. Pasa niestety trwa, ale czuję, że teraz. Proszę bardzo. Tak z petardą! Tak! Ale wreszcie się odblokował! Jak zacząć, brawo, to z impetem! Grzegorz, a jak wiadomo, człowiek odblokowany, człowiekiem groźnym. Przepraszam! Ja myślałem, że on będzie strzelał. No strzelił! Dobrze myślałem. Przeczekamy go troszkę. A, dobra, czekamy, tak? Raz. Ale wy tak psychologicznie ze sobą gracie. Nie, jak mówi, przeczekamy go troszkę, to od razu sobie usiadłem. Trochę już wiemy o sobie. Grzegorz, ja się tylko obawiam, że ty z psychologii w szkole to celujący nie byłeś niestety. Tego się obawiam. Bywałem. A psychologia była w szkole? On miał. Skoro tak. Ojej! Trafiłeś go w głowę? Jak Iram. Dam ci w takim razie 3 punkty. 3 punkty? Jak fryzura? Jak 3? No bo trafiłeś go w głowę, nie w bramkę. No dobrze, mogą być i 3, no. Fryzura, Grzesiu, cacy, coś lata w środku? Co? Oj, go. 1 na 3. Nie najlepiej, ale... Ale powiem ci, Grzegorz, że być może to uderzenie w głowę było kluczowe w kontekście twoich wszystkich obron następnych. Coś mu się poprzestawiało tam i widzisz. Co? Nigdy tego nie robiłem, także... Nigdy. No to patrz. Mówisz, masz. Ten, co złapał formę i nie mówi o Mateuszu. Spokojnie, nadrobisz tenisową piłką. Sześć zwycięstw z rzędu Krakowi, forma UHH. I odnoszę wrażenie, że Mateusz Wdowiak też w tej formie ewidentnie macza palce. Czy dobre wrażenie odnoszę? Myślę, że wrażenie jest takie, że po prostu zaczęliśmy dobrze grać w piłkę, konsekwentnie realizujemy założenia, jakie nam nakreśla trener. I dobrze to funkcjonuje, wygrywamy mecz za meczem. Mam nadzieję, że ta pasta będzie trwała. Jak drużyna dobrze gra, to myślę, że i zawodnikom poszczególnie, indywidualnie lepiej się po prostu. I faktycznie jest coś takiego, że te Mistrzostwo Polski, o którym trener Probierz zapowiadał na początku sezonu, jest możliwe? Myślę, że w piłce wszystko jest możliwe. Pokazujemy to, gdzie w Ekstraklasie ciężko zrobić taką serię, że da się zrobić rzeczy niemożliwe. Mam nadzieję, że i to... Możliwe, że też jest w zasięgu. Niemożliwe robimy od zaraz, na cuda trzeba troszkę poczekać. Dobrze. Poprosimy o te cuda. Trzeba łapać punkty. No! Oj, oj, oj! Ajajajajaj. Praw fizyki nie oszukasz. O! Kurczaki pieczone. Mateusz, ja czuję. A jak ja czuję, to znaczy, że ja czuję. To ja też czuję. Oczywiście. Czuję, że ja muszę. Jak czujemy we dwójkę, to nie ma bata. Ostatni mecz na Legii pokazał, że Wdowiak nie strzela, Wdowiak co robi? Asystuje. Dokładnie tak. Spróbuję to teraz pokazać. Proszę bardzo. Jestem spokojny. Mówiłem? Hops. Mówiłem?
No. Ale ma to, on to ma to! Może samymi rożnymi jedźmy do końca programu. A pan Sławek ci nie mówił, że nie wolno trzymać chorągiewki? Nie. To ja ci mówię, w imieniu pana Sławka. To mi pomaga. Kurczaki pieczone, no wam powiem szczerze, panowie. Ale jak dobije? No to dla mnie, Mateusz, no oczywiście. Trafi. No dam, no obiecałem to dam. No dziękuję bardzo. Mateuszku? Mateuszek Cetnarski miał 3-3. Wybierasz lekką presję na mnie, ale ja jestem na to gotowy. Bardzo mi się to w takim razie podoba. Wszystko ustawione? Oczywiście. Za duża moc. Powtórzę pytanie. Wszystko ustawione? No niestety jedno mniej. Dobra. Zwraca tą samą, wiesz? Tak? Tak. Ale chcesz bonusową, czy po prostu komu zamiast trzeciej? No oczywiście, że bonusową, tak? O Boże, no dobrze. No i dzięki widzisz. Bogu, ta już nie wróci. Coś tam było, ale kurczę, nie wiadomo dźwiękowiec gdzie. Dźwiękowiec mówi! Z mojej strony nic ci nie grozi. To się bardzo z tego cieszę. Nareszcie! Ulala! Patrz, Grzegorz! Nóżka wątła, a ile w niej mocy! Pięknie. Widzisz, Mateusz, gdyby pan Gabor się nie schylił i trafiłbyś go w głowę, dostałbyś 15 punktów więcej. Proszę się nie schylać tam. Albo podskoczyć. Albo podskoczyć. Patrz, ma to, no zobacz, ma to, ma to. Co on wyprawia, no co on wyprawia! Ty będziesz mi liczył głośno i wyraźnie. Będę tak? ci liczył głośno, bo teraz przed nami, proszę państwa, odrobinę balet. 3, 2, 1. Może być śmieszne. 1, 2 jest i 3. Trzynaście, będą doznania, 14, oj będą, 15, poszedł. Poszedł, idzie w miarę prosto, pazernie, Mateusz, pazernie! I jeszcze przewrót majowy, Cieszynka! Boże święte, jak on to fantastycznie zrobił! A jaka sytuacja w żołądku? Też Cieszynka. Ciekawa, w żołądku, o dziwo, nieźle. Ale... Ojeju, nie wiedziałem, że to aż takie jest. W tenisie mocnym? Niezbyt. No przykro mi. 3, 2, 1. Aj. No i wcale nie taki niemocny. Wcale nie taki niemocny. Właśnie teraz tak do mnie dotarło, drugi Mateuszu, że na tym stadionie dwie osoby wygrały Turbo Kozaka. Twój imiennik Cetnarski. Pamiętam. I nie twój imiennik Steblecki. Też pamiętam. I ty nie byłeś wcale tak od tego daleko, no. Powiem szczerze, nie jestem z mojej postawy do końca zadowolony, ale przede wszystkim dobra zabawa, wiadomo, po to jest, prawda? No i trzeba dzisiaj zauważyć, że kolega Gabor, no... Wyśmienita forma, naprawdę. Powiem szczerze, jestem pod ogromnym wrażeniem i podziwiam. Pierwszy raz dostał taki komplement, pierwszy raz. Jak państwo widzą, Metka sugeruje, że jest to oryginalna koszulka meczowa Mateusza Wdowiaka. Z tego co pamiętam, Mateusz, jest to z meczu z Legią. Tak, oczywiście, z meczu z Legią. Tak, z tego ostatniego meczu z Legią, gdzie miałeś asystę i nie wykorzystałeś dwóch znakomitych sytuacji sam na sam. Wywalczony karny, asysta, tak, pamiętam ten mecz. Wszystko się jakby, proszę państwa, zgadza. Krzysztof Piątek, aktualnie w Mediolanie. Ty gdzie sobie tak dajesz?
maksimum swoich możliwości? Na chwilę obecną skupiam się na tym, co jest tutaj teraz. Wiadomo, że każdy zawodnik ma jakieś cele. No, Inter? Biorę w ciemno. Inter. Jestem. No widzą Państwo, w zasadzie jak szybko doszliśmy do porozumienia. Krzysztof Piątek w Mediolanie, w AC Milan. Mateusz Dudak za ile? Za półtorej roku. Za półtorej roku będzie w Interze, a zatem będą, proszę Państwa, we Włoszech polskie derby. Mateusz Dudak w dzisiejszym Turbo Kozaku. Dziękuję. Wynik nie najgorszy. Jestem umiarkowanie zadowolony. A ja bardzo. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy.